Cześć, witam, witam Cię bardzo serdecznie, Aneta Czupalla. Dzisiaj temat nieco inny niż ciążowy. Ciążowy jeszcze nie odchodzi, jeszcze jesteśmy w trakcie, ale dzisiaj już pierwszy temat z serii przygotowywania się do narodzin, do szykowania wyprawki, a mianowicie pampersy. Wybór pampersów jest, nie wiem czy dla Was, ale dla nas i z tego co widzę dla wielu przyszłych rodziców, nie lada wyzwaniem. Szczególnie dlatego, że po pierwsze jest bardzo duży wybór na rynku, jest tych firm bardzo dużo. Co więcej, jeżeli ktoś się naczyta jeszcze o chlorowaniu, że nie powinny być chlorowane jeszcze jakieś tam, to naprawdę jest z czego wybierać i nie jest to lada wyzwanie. I powiem Wam, jak to u nas wyglądało. I też od razu Ci powiem, jeżeli pytasz się innych mam, jakie one stosowały pampersy, jakie stosują, jeżeli pytasz gdzieś na grupach, czy na forum, czy znajomych, to już Ci od razu powiem, że nie jest to dobry kierunek, dlatego że tyle, ile komentarzy będziesz miała pod swoim postem, tyle będzie rodzajów pampersów. Jest tych firm sporo i naprawdę każdej mamie odpowiadają inne pampersy, każde dziecko jest inne. Tak więc ja na przykład zdaję sobie sprawę, że mimo, że my mamy przerobiony cały ten stos pampersów już i wiemy, że które pampersy nosił Albert, nosi i myślimy, że nasza córeczka też będzie nosiła, ale liczę się z tym, że mogą jej nie podchodzić i będziemy szukać dalej innych. Tak więc z tego, co Ci polecam, to też, no tutaj jak się opowiem, będziesz widziała, jakie firmy, jak wyglądają, co możesz u nich spotkać. Ale myślę, że i tak na początku warto jest kilka firm przetestować i zobaczyć, i jakie Wam pasują pod względem technicznym, w sensie jakichś gumeczek dodatkowych, bo naprawdę to jest. One się bardzo różnią i naprawdę człowiek to dopiero widzi, jak już w to wejdzie. A druga rzecz, no jakie podchodzą dziecku, bo może się okazać, że właśnie po niektórych będzie miało czerwoną dupkę czy coś z tych historii. Tak więc u nas to wyglądało, może zanim jeszcze pokażę Ci wszystko, na początku tak, że ja się oczywiście też naczytałam o tym chlorze, że muszą być niechlorowane, bo chlor to i tamto. Jest to ważny fakt, tak więc zdecydowałam się od razu na zakup, znalazłam sobie takie pieluszki firmy Baby Love, u nas w niemieckiej drogerii DM, ta seria Natur. Mamy poleciły mi wybrać dwójki, że to są najmniejsze, także miałam takie dwa opakowania kupione. Dwa, nie więcej, myślałam, że będzie ok. Nie zastanawiałam się wtedy nad niczym innym jeszcze, po prostu sugerowałam się tylko tą właśnie, że nie mają być chlorowane. I dlaczego też te pampersy? Też na początku ciąży, od razu w swoim praxis dostałam taki Geschenk Box, gdzie były, czyli taki pakiet z prezentami, tam było bardzo dużo różnych próbek, jakieś butelki, body, skarpetki i między innymi był woreczek dwóch pampersów firmy Pampers. Znaczy pieluszki, nazywają to pieluszki jednorazowe, tak? Nie mylmy już z tym znanym Pampersem. I były tam dwie pieluszki firmy Pampers. I powiem szczerze, jak je odpakowałam i powąchałam, to wiedziałam, że na pewno żadnych pampersów ja nie chcę używać. Mój mąż, zresztą myślałam, że to moje ciążowe zachcianki, ale jak mój mąż i moi znajomi powąchali, to stwierdzili to samo. Po prostu te pampersy śmierdziały dla nas na taką aptekę. Nie tylko ten chlor, ale po prostu taki apteczny, lekarski zapach. I stwierdziłam, że nie, na pewno mojemu dziecku nie będę zakładała takich śmierdzących pieluszek. Tak więc na samym początku wyeliminowałam od razu pampersa. No ale miałam nadzieję, że wszystko będzie ok. I co dalej? W szpitalu u nas w Niemczech, nie wiem czy w każdym, ale tam gdzie rodziliśmy, każdy na początku też dostawał opakowanie pampersów, pieluszek. I u nas to było też oczywiście firma Pampers, która to sponsorowała i no, pewnie dlatego, żeby reklamy zrobić i żeby rodzice kupili. No ale tak samo śmierdziały po prostu. Chyba to nawet były troszkę inaczej, inne niż nasze, bo tam są, jest kilka rodzajów. Ja Pampersa firmy nie ogarniam za bardzo. Jakieś Premium Protection czy jeszcze jakieś, nie wiem. Ale były to inne niż te nasze, ale tak samo śmierdziały właśnie taką dla nas. Ja nie mówię, że tobie też, że tak jest, ale nam dalej śmierdziały.
Tak więc tylko w szpitalu ich używaliśmy, a później już czekały te. Czekały, ale słuchajcie, co się okazało. Okazało się, że te dwójeczki są trochę za duże i syn nam je przesikiwał. Znaczy w Pampersie było to samo, w tych szpitalnych było tak samo, że po prostu jakoś mu to przeciekało. Nie wiem, czy zaciskaliśmy raczej mocno, bo mówili właśnie, żeby jak zaciskać Pampers tak, żeby jeden palec można było włożyć. No i tak robiliśmy później już trochę mocniej, a i tak zawsze nam przesikiwał te Pampersy. I okazało się właśnie, że te nasze dwójeczki, one nie mają tu gumki. I stwierdziliśmy, może poszukamy jakiś z gumką albo po prostu, bo one też są, te dwójeczki, one są trochę za duże. To, że są za duże, to musieliśmy je wyeliminować. I zaczęliśmy szukać innych Pampersów. I jako, że najbliżej mieliśmy Lidla, a tam robimy zakupy, kupiliśmy pieluszki firmy Lupilu. Dwójeczki z Lidla. I te dwójeczki są nieco mniejsze od właśnie tego Eko. Tak, są nieco mniejsze. I słuchajcie, mają super sprawę, bo z tyłu mają taką gumeczkę, która bardzo fajnie się rozciąga. I nasz problem zniknął. Syn nam przestał przesikiwać te Pampersy. Mieliśmy wybrane. Te Pampersy też nie śmierdzą. Przynajmniej nam. W środku jest, o, tak wyglądają w środku. Taka krateczka zwykła. Fajne gumki mają i tutaj, nie uciskają. Nieśmierdzące. I mają też ten, słuchajcie, bo często rodzice pytają, żeby miały ten paseczek. Mają też ten żółty paseczek, także na początku, kiedy nie wiadomo jeszcze, kiedy ta pieluszka jest mokra, ale to tylko pierwsze tygodnie, a nawet nie, bo później od razu czuję, że jest pełna, tak? Ale na początku, jak rodzic nie wie, to ten paseczek jest fajną sprawą. Ten paseczek barwi się na niebiesko, jeżeli pojawia się siku. No, także u nas na początku były te pieluszki. Schody zaczęły się, gdy syn wyrósł nam z tych dwójek i trzeba było przejść na trójeczkę. Oczywiście, mając sprawdzone pieluszki Lupilu z Lidla, kupiliśmy sobie pieluszki trójeczki. I co się okazało? I okazało się, że konstrukcja tych pieluszek jest inna, że one już nie mają tej gumeczki z tyłu. Dalej są mięciutkie, nie śmierdzą, też dziecko nie śmierdzi na siuśki, jak zrobi sikut. O właśnie, to też jest argument ważny. Czasami są różne pieluszki, zaraz o tym powiem, że po prostu jak dziecko zrobi siku, od razu czuć ten zapach, że po prostu czujesz, że no, czujesz siuśki wszędzie. Przy tych tego też nie było, ale nie ma gumeczki. No więc teraz pytanie, co robimy? Szukamy dalej. Szukamy dalej i tym tropem idziemy po kolei. No to jako, że mieliśmy chyba obok Rossmana, jak te kupiliśmy w Lidlu, idziemy do Rossmana i kupiliśmy sobie pieluszki z Rossmana, Baby Dream chyba się nazywają, trójeczki. Co nas pierwsze zaskoczyło, to, że one tu w środku mają taką jakby wkładkę. Zobaczcie, taki jest, taka jakby podpaska wszyta. No ale nic, mają taką podpaskę. Aha, też nas zasmuciło to, że nie mają gumeczki. Nie mają gumeczki. No ale nic, nie mają gumeczki, może będą dobre. No i dla nas dobre nie były, bo właśnie nie miały tej gumeczki, też syn przesikiwał na początku i nie, co najgorsze dla nas było w nich to, że ta podpaska się robiła takiego dziwnego kształtu i to, jakoś tak nam to bardzo przeszkadzało. Tak ten Pampers dziwnie się układał, myślę, że dziecku też nie było wygodnie z taką dziwną podpaską tutaj między nogami. Tak więc przerobiliśmy trójeczki Baby Dream, nam nie odpowiadały. No ale żebyś po prostu wiedziała, też nie mają gumeczki w środku, nie mają siateczki. O, te Pampersy nie mają siateczki, one mają taką gładką, tak jak jakieś takie tanie podpaski. Też, o, to właśnie może przez to wszystko się tak formowało, nie wiem. Po prostu przedstawiam Ci, jak to wygląda, ale gumeczki z boku mają. Tak to wygląda. Trójeczki z Rossmana. No i co? Później mówimy, są jeszcze Molteksy, nam znajomi polecili. No to kupiliśmy Molteksy, nieco droższe. Właśnie, co do ceny, na końcu wrzucę Ci zestawienie, ile te wszystkie pieluszki kosztowały, jeszcze jak cenowo się jak to się rozkłada. Molteksy znowu okazały się za duże. Są większe niż standardowe trójeczki. No ale nic, stwierdziliśmy, będą na później, aczkolwiek powiem szczerze, że mimo, że Molteksy są też niechlorowane, są takie eco-bio,
naturę i molteksy są takie dosyć sztywne. Nam to nie odpowiadało osobiście, no ale żebyś wiedział, wiedziała. Tak więc tak, nie mają gumeczki, w środku też nie mają siateczki, tylko taką powłokę podobną do tamtych, aczkolwiek ta jest chyba bardziej taka naturalna, ale są sztywniejsze. I są, pamiętaj, większe. One były na później. Myśmy je stosowali równolegle z czwórkami. Molteksy. No ale i w końcu mąż mówi, co my tu jeszcze mamy. Mąż mówi, no to próbuj te pampersy śmierdzące. Niech już śmierdzą tym chlorem, ale niech nie przesikuje, bo był to kłopot naprawdę. Za każdym razem, kiedy dziecko zrobiło siku, to było całe mokre i trzeba było je przebierać. A więc wykupiłam, nie znając się które, dwa rodzaje pampers, pieluszek firmy Pampers, trójki. Nie wiem, jak się nazywają, może później na opakowaniu, jak przy cenach, to ci napiszę. Jedne są pewnie jakieś premium, drugie są zwyczajne, zielone. I co się okazało? Pampers, tak, te żółte, z żółtą trójeczką, one też nie mają paska z tyłu. Oczywiście, no teraz już, ja to mówię po roku, gdzie miałam te pampersy zostawione, przygotowane, one już nie śmierdzą, ale też śmierdziały. Mają siateczkę, ale taką grubszą. Taka jakaś, nie wiem, no funkcję swoją pewnie spełniają. Są dosyć miękkie, gumeczki z tyłu nie mają. I dla nas śmierdzą apteką. Te były te zielone tak samo właśnie. I nie mają gumeczki z tyłu. Trójeczki są, o, te są większe właśnie. W środku mają, wyglądają tak. Też jest, nie ma siateczki, ale jest takie gładkie. Może w środku jest jakaś taka niebieska siateczka. Są trochę większe niż te. Bym miała decydować, oceniać. No, ale gumeczki, które szukaliśmy, nie mają. I w końcu co? Tu mamy pampersa przerobionego. Idziemy dalej. No i w końcu mąż mówi, ty, a zobacz te z DM-y, te, które mieliśmy dwójeczki, te malutkie. O, te dwójeczki nie miały gumeczki, tak? Mąż mówi, zobacz, no jak już kupujemy, testujemy wszystkie, to testujemy wszystkie. I kupiliśmy z Baby Love naturę trójeczki. I co? I trójeczki mają gumeczkę, której szukaliśmy. Niby śmieszna sprawa, ale przy naszym synu akurat, przy chłopcach często właśnie się to przesikiwanie zdarza, jak czytałam. Dla nas to było strzał w dziesiątkę właśnie. I właśnie one są niechlorowane, są mięciutkie, nie śmierdzą i mają gumeczkę. Także na początku używa i też są troszeczkę większe. Ale stwierdziliśmy, i mimo że słuchajcie, są troszeczkę większe, to nie było problemów z tym przesikiwaniem, bo po prostu jest tak gumeczka z tyłu i chyba ona bardzo fajnie trzymała. Co w środku jeszcze? One mają tak jakby, też nie mają siateczki, ale są, ale pod spodem jakby mają, nie wiem, no struktura tak wyglądają w środku. Są bardzo naturalne, zero zapachu, mięciutkie. Także jeżeli chodzi o trójki, stosowaliśmy te, a później jak już syn był trochę większy, masa była większa, I z powrotem chcieliśmy zobaczyć, bo akurat nie mieliśmy DM-y w pobliżu. I mąż mówi, to zerknijmy z powrotem, czy już nie będzie przesikiwał nam tych z Lidla, bo mieliśmy je sprawdzone, dwójeczki. Może wrócimy do trójek. I słuchajcie, jak już syn troszkę przybrał, nie pamiętam ile kilogramów, ale było to trochę więcej, wróciliśmy do trójeczek z Lidla. I dalej, tak samo, według nas nie śmierdzą siuśkami, są mięciutkie. Dla dziecka właśnie z większą wagą to już brak gumeczki też nie przeszkadzał. Tak więc całe trójeczki były z Lupilu dalej. I jeszcze jedna rzecz. Będąc teraz w Polsce, kupiliśmy pieluszki firmy Dada. I co? Praktycznie są takie same jak Lupilu z Lidla. Też są w środku takie zielone. O, pokażę Wam jeszcze, jaka jest różnica między Lupilu a Lidlem. O, praktycznie w środku wyglądają odwrotnie. Praktycznie w środku wyglądają tak samo, są mięciutkie, tylko te dady troszkę śmierdzą siuśkami. A przy lidlowskim tego nie było, także dady wytestowaliśmy tak tylko z ciekawości, ale jedno opakowanie i trójeczki byliśmy przy lidlowych. I czwórki, tak samo, jesteśmy obecnie na czwórkach, czwóreczki też mamy lidlowe, Lupilu. Też nie ma gumeczki z tyłu, ale tak jak mówię, przy większych dzieciach masowo już nie ma tego problemu.
W środku też są takie zielone, nie śmierdzą na siuśki, są super mięciutkie. I co jeszcze? Aha, i ostatnio zamknęli nam Lidla, mieliśmy remont. No i były potrzebne pampersy, bo akurat kupiłam sobie mniej. Jako, że teraz mamy pod nosem Kauflanda, mówię, a spróbuję z Kauflanda, bo właśnie jak widzicie, nie ma Kauflandowych w tym. I już Wam mówię, i pewnie w tych mniejszych będzie podobnie, czyli w Kauflandzie są pampersy firmy Bevola. Wyglądają całkiem podobnie do Lidlowych, by się pomyślało, też są w środku zielone. Też są mięciutkie, są ciut większe chyba, już Wam mówię. Tylko zamkniemy. Ciut większe chyba są, czwórki. No minimalnie czwóreczki są większe. Znaczy czwóreczki, właśnie te... No tu tak wychodzi, źle złożyłam, ale minimalnie są troszeczkę większe te czwórki z Bevoli, ale to akurat nie jest problem. Problem wiecie w czym jest? One też śmierdzą siuśkami. Właśnie tak mąż nawet nie wiedział, że kupiłam te pampersy i mówi, co tak śmierdzi siuśkami? Już w nocy jakoś tak śmierdziało i teraz co? I później patrzy, inne pampersy kupiłaś? No ale mówię, że właśnie Lidl był zamknięty i wytestowałam, to mówi, ich więcej nie kupuj. No, też nie mam zamiaru, ale no jeszcze mamy kilka sztuk. To już wykorzystamy. I wracamy z powrotem do Lupilu. Jeżeli chodzi o piątki, też już mamy. Właśnie, jakbyście mieli, może na początku też teraz widzimy z doświadczenia. Jeżeli dziecko Wam przesikuje w nocy pampersa i musicie wstawać, bo też znam takie mamy, które mówiły, że na pewnym etapie musiały już wstawać w nocy i zmieniać pampersa, gdy dziecko miało roczek na przykład. Nie, wystarczy po prostu kupić na przykład piątki, tak jak my na noc. I na noc zakładamy piąteczkę, a w dzień ma jeszcze czwórki. I wtedy spokojnie tą noc. Aczkolwiek zdarza się, że u naszego syna przynajmniej tak było, że czasami są noce, gdzie pampers jest całkowicie suchy. Po prostu pęcherz już na tyle jest przygotowany, że czasami po prostu całą noc wytrzyma. Przynajmniej tak mi lekarka to tłumaczyła. No, tak więc u nas wygrywa firma Lupilu z Lidla. Jak to będzie u Ciebie? No tak jak mówię, potestuj, wypróbuj i sama zobaczysz. Naprawdę nie pytaj na grupie innych mam, bo zobaczysz, że każda mama używa czegoś innego. Są nawet mamy, które tak jak my, u nas najniekorzystniej moim zdaniem wypadła firma dla nas, Baby Dreams Rossmana, przez tą pospaskę dziwną. Ten pampers jest też dla nas taki sztuczny, taki plastikowy bardziej i to według nas, ale są mamy, którym te pampersy pasują i ich używają, więc naprawdę, i to wcale nie jest złe, ja nie oceniam, że to jest złe, bo tak jak mówię, każda z nas jest inna, każdy rodzic ma inne wymagania, inne oczekiwania, a tym bardziej już dzieci. Dzieci też są inne, są mamy, które uważają, aha, jak używaliśmy tego pampersa, dlaczego te pampersy odstawiliśmy, te trójeczki? Po nich nasz syn od razu miał czerwoną lukę, przy wszystkich innych nie, nawet przy tych podpaskowych, wszystko było przy wszystkich ok. Ale przy pampersowych była podrażniona czerwona dupka. Także tych nawet nie dokończyliśmy opakowań do końca. Tylko daliśmy mamie, która akurat ich używała. I dla niej były ok. O gustach się nie dyskutuje, co jest złe, co jest dobre. Tak więc jeszcze raz Ci polecam różne pieluszki przetestować. Życzę Ci właśnie, żeby ten wybór na początku u Was był łatwy. Mam nadzieję, że moja recenzja trochę Wam pomogła. Przynajmniej wiecie, czego się spodziewać po jakiej firmie. Jeżeli tak jak my szukacie gumeczek, która dla nas była tak ważna, a na samym końcu znaleźliśmy dopiero, to macie tu tą recenzję, wiecie co i jak, które są miękkie. I dorzucę na końcu. I tak jak mówię, zaraz jeszcze na końcu pojawi się... Ceny tych pampersów, bo gdzieś mam spisane, to wkleję i zobaczycie sobie, jak cenowo to wygląda. I co jeszcze? Jeżeli zastanawiacie się, ile te pampersy będą Was kosztowały przy dziecku, też zerknęłam sobie w nasz bilans, bo bardzo dokładnie spisujemy swoje koszty, to tak, w pierwszym roku życia, czyli od kwietnia do grudnia u nas, to było średnio 30 euro miesięcznie. 30 euro. Na początku właśnie w maju widziałam, to było chyba 45 euro, ale to w maju myśmy kupowali i testowali te wszystkie paczki. Później się to rozłożyło, bo mieliśmy więcej. I właśnie jeżeli zrobiłam później średnią z tych 8 miesięcy, to wyszło 30. A teraz w 2019 mamy obecnie, podsumowałam do czerwca, 6 miesięcy, wychodzą 24 euro miesięcznie.
No, tak więc na końcu jeszcze wrzucę podsumowanie kosztów, żebyś wiedziała, ile poszczególne pampersy kosztują, jak to się rozkłada, jeżeli na przykład głównym decydentem u Ciebie by była cena. I cóż, mam nadzieję, że ta recenzja coś Wam pomogła w wyborze, chociaż i tak na pewno będziecie testować, ale mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. Jeżeli to Wam się przydało, to będę wdzięczna za jakiś komentarz. Napiszcie, jak to u Was było, ile pampersów przetestowaliście, zanim wybraliście te odpowiednie. I cóż, i to by było na tyle. Także zapraszam do kolejnego wideo. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia. Cześć!